Partnerami serii 10 polskich innowacji dla dobra ziemi są Huawei Polska i Startup Academy, organizatorzy konkursu Huawei Startup Challenge. Ze studia Voice House Jarosław Kuźniar. W nowej miniserii audycji, do której chcę Was zaprosić, pokażę Wam 10 polskich innowacji dla dobra ziemi. Realizujemy ją w ramach Huawei Startup Challenge. Motywem przewodnim tej edycji jest hasło Tech for Better Planet. Poznajcie liderów 10 finałowych startupów, którzy dzięki swoim naprawdę innowacyjnym rozwiązaniom próbują dosłownie zmienić świat, choć wiemy, że to brzmi bardzo górnolotnie, ale im naprawdę o to chodzi. Bardzo fascynująca podróż przed nami. Zapraszam Was do niej. Róża, Adam, jak rozmawiam z waszymi kolegami, którzy w tym konkursie też występują, to okazuje się, że między waszymi firmami, niezależnie od tego, co robicie, w sumie nie ma konkurencji, bo ta branża potrzebuje współpracy, żeby wygrać na końcu to, co chce wygrywać. Z waszej perspektywy jak to wygląda, Róża? Pięknie powiedziane. Ja też to często powtarzam, że współpraca to jest key. Trochę dlatego, że sami nie możemy zmienić, nie możemy osiągnąć aż takiego dużego celu. To jest tylko w grupie. Adam, jak ty na to patrzysz? To jest cała zaleta robienia biznesu, który ma pozytywny wpływ społeczny, bo to praktycznie wszyscy są w stanie ci pomóc, czy inwestorzy, czy partnerzy biznesowi. Czyli słowo impact otwiera drzwi, tak? Dokładnie. A później jakie jest drugie pytanie, kiedy wy mówicie, mam firmę, która ma impact. Pewnie pada pytanie, a co takiego zrobisz i jak duży ten impact będzie, czy inaczej? W moim przypadku jest to dosyć trudna branża, ta sama wentylacyjna, filtracja powietrza. Podczas pandemii to nie jest najlepszy czas, dlatego że na początku, teraz już jest w miarę lepiej ta sytuacja wygląda, ale spotykaliśmy się z takimi opiniami, że chcemy coś ugrać po prostu na tragedii. Okay. I było to dosyć dziwne przeżycie. Tak? Zaczęliśmy to robić po to, żeby uratować świat, no tak, pomóc, a zderzyliśmy się z takim dosyć cynicznym odbiorem na sam początek. Bo wszyscy mówili, że wentylowane pomieszczenia być muszą, bo wtedy ten wirus po prostu, nie wiem, otworzysz okno, wyjdzie, albo wywentylujesz to dobrze i też jesteś w stanie zabezpieczyć tę przestrzeń. Tak, tylko w momencie tragedii zawsze się pojawia na świecie trochę ludzi, którzy chcą coś na tym ugrać i jasne, dużo rozwiązań wątpliwej jakości, byleby napędzić sprzedaż i przedzieranie się między tym. Na początku było no, takim kuksańcem w podbrzusze. Ale żyjesz. Trzymasz tak, się mocno. Wymyśliliśmy po prostu, jak sobie z tym poradzić, jak jednak te wartości nieść na tarczy i jedziemy dalej. Powiedz w takim razie, Róża, za chwilę wrócę do twojego pomysłu na biznes. Co dokładnie robicie? NanoSci zajmuje się technologią fotokatalityczną oczyszczania powietrza. Stworzyliśmy technologię i opatentowaliśmy ją produkcji warstw fotokatalitycznych, które oświetlane światłem ultrafioletowym powoduje na ich powierzchni powstanie wolnych rodników hydroksylowych, które zjadają zanieczyszczenia. To są różne zanieczyszczenia, takie na przykład jak w tym pomieszczeniu. I tu się rozejrzał. To, co się znajduje w tym pomieszczeniu, to oczywiście to, co my wydychamy no, i potencjalnie zagrażamy sobie. Ale też na przykład w tym stole czy w tych ścianach znajdują się różne związki chemiczne, takie jak formaldehyd, czy warszawskie samochody wypływające siarkowodory. To wszystko fotokataliza, że tak kolokwialnie powiem, zjada. Jak szybko? Natychmiastowo rozkładając do podstawowych pierwiastków. Fajne. To wrócę jeszcze do tego pomysłu, ale teraz właśnie słuchacze usłyszeli, powiedziała Róża, słuchając o tym pomyśle. A ty co dobrego robisz? A my zamieniamy odpady bio, czyli wszystko, co używamy na co dzień. Z każdego jedzenia, jakie jemy, zostają jakieś odpady. Mamy sok, mamy odpady posokowe i my te wszystkie odpady zbieramy, dajemy je naszym mikroorganizmom i te mikroorganizmy robią nam materiał, który może zamienić plastik. I to bardzo szeroko, bo nie tylko jako sama folia, ale też w papierze, jako dodatek. Czyli bardzo krótko bierzemy odpady i zamieniamy je w coś super wartościowego, co może przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia plastikiem. Kupujecie te odpady gdziekolwiek, tak? Kupujemy albo dostajemy, bardzo różnie. Tak naprawdę odpadów raczej wszyscy chcą się pozbyć. A co jest bardzo zaskakujące, to to, że tych odpadów jest bardzo, bardzo dużo, poza tym, co my marnujemy w domach. Wiemy, że to już jest bardzo dużo, a co marnują producenci żywności, to jest jeszcze ogromna liczba, więc mamy dużo do zrobienia, dużo do przerobienia. Fajne są te rzeczy, które robicie, a teraz pogadajmy chwilę o tym, w jakim momencie rozwoju biznesu jesteście. Na ile on jest lokalny, na ile jest globalny, na ile może być jeszcze bardziej globalny. Róża, to zostanę przy tobie. Jak to wygląda? Także te odpady pobieramy lokalnie, niedaleko Warszawy, bo w Puławach, w województwie lubelskim, ale rozsyłamy sam materiał bardzo szeroko. Przez ostatnie 2 lata, odkąd założyliśmy spółkę, około 200 klientów już mieliśmy, a teraz jesteśmy w trakcie pilotażu z Colgate-Palmolive, więc idziemy bardzo globalnie. Fajnie. Jak tam we Wrocławiu? Ja jestem z Wrocławia, biuro mam w Krakowie, a laboratorium mamy w Gdańsku, więc to jest tak... Już jest globalnie. Spółka bardzo się w Polsce rozsiadła. Jeśli chodzi o czas trwania, my ponad rok działamy jako spółka. W sumie to 2 lata, bo tak od początku gdzieś COVID-a, ale po roku dopiero się zawiązaliśmy formalnie. Natomiast moja wspólniczkę i zespół naukowy profesora Adriana Zaleska-Madyńska, no to całe życie poświęciła naukowe opracowaniu technologii fotokatalizy, a to jest jedno z ich zastosowań, dlatego że fotokataliza ma trochę więcej, może o tym później. Natomiast zasięg naszego działania dzisiaj to jest Polska, dlatego że Polska ma ogromne zaplecze przemysłowe, ogrom firm oświetleniowych i wentylacyjnych, które są naszymi odbiorcami. Tak więc na razie tu jest o czym rozmawiać. Mamy też ogromną sprzedaż z Polski do Niemiec i do innych krajów europejskich. Tak więc wy macie jako spółka? Nie. No właśnie, Polska jako kraj. Polska jako kraj ma ogromną sprzedaż tutaj na zachód, więc to jest dobre miejsce, żeby tak naprawdę szukać odbiorców tych producentów. Wracasz, Adam, któryś raz już do tego momentu covidowego. To był rzeczywiście impuls dla tego pomysłu? To nie był impuls dla pomysłu, to był impuls dla mnie, żeby się zabrać za to. Moi przyjaciele próbowali drukować wtedy przyłbice. Część zaczęła się udzielać w jakimś pogotowiu. Zaczęliśmy nosić starszym osobom zakupy. Pamiętacie na początku, jaka to była panika? Wydawać by się mogło, że to prehistoria, ale nie. Tak. Moja panika polega na tym, że zacząłem szukać technologii. Ja bardzo szybko zareagowałem na to, jak wybuchł COVID. Wtedy byłem w Tokio na targach właśnie nanotechnologicznych, czyli gdzieś 5 dnia wróciłem szybko z Tokio Dreamlinerem, żeby po prostu jednym połączeniem zwiać do rodziny tutaj. No w mojej ocenie po prostu świat się powinien wtedy, tamtego dnia zamknąć i byśmy nie mieli w ogóle tego problemu. Natomiast świat tak nie spanikował jak ja. No i 2 miesiące później mieliśmy ten lockdown w Polsce. Moje przewidywania były dużo gorsze. Na szczęście się rządy europejskie w miarę dobrze zachowały i uchroniły nas naprawdę przed ogromną katastrofą. No a na NanoSci zacząłem po prostu szukać, jaka technologia jest w stanie coś na to poradzić. A ponieważ nie jestem lekarzem, tylko zajmuję się właśnie elektroniką i technologią, to zacząłem szukać, znalazłem zespół naukowy właśnie na Uniwersytecie Gdańskim. Praktycznie przez telefon nigdy się nie widzieliśmy, wtedy nie było jak się widywać, nigdy się nie widzieliśmy, wtedy założyliśmy spółkę i zrealizowaliśmy pierwszy projekt takich filtrów chroniących kierowcę autobusu Solaris. I tak poszło. Dzisiaj jesteśmy przekonani, że to jest dobre rozwiązanie i po prostu pracujemy nad wdrożeniem tego do produktów, które znajdą się na rynku. Róża, kiedy mówisz o tym, że Colgate-Palmolive przychodzi i mówi, spróbujmy zrobić coś razem i macie pilotażowy projekt, wykładają pomysł, pieniądze, jaka jest ta dla ciebie korzyść? Dla MakeGrowLab na pewno partnerstwa z jakimkolwiek większym graczem, takim, który każdy z nas używa na co dzień. To jest niesamowita wartość, jeżeli chodzi o to, jak dobrze zastąpić ten plastik. Nie tylko jak dobrze technologicznie, ale też jak dobrze ekonomicznie, logistycznie, ale też my, konsumenci, żebyśmy wybrali tą alternatywę. Więc to na pewno w tej współpracy i w jakiejkolwiek innej z firmami jest największym plusem. Finanse to jest rzecz drugorzędna, są potrzebne, ale zawsze się znajdą, jeżeli jest cel. Albo skala. W tym przypadku może być. Ale mówimy też o rynku, gdzie mamy kosmetyki, czyli mamy dosyć intymne, delikatne kremy, tysiące różnych rzeczy, każdy sobie jest w stanie to wyobrazić. Czy te twoje opakowania pasują do tego typu rzeczy? Jak to jest? Czy jest jakaś granica? Do tego możemy użyć, a do tego już nie pasują. Albo potrzeba specjalnych atestów, albo czegoś jeszcze innego. MakeGrowLab pokazuje najczęściej folię, ale tak naprawdę sama technologia Scoby Packaging Materials to nie są tylko folie, ale to jest też dodatek do innych materiałów. Tak samo jak plastik. Plastik używamy nie tylko jako sama sobie folia, ale też dodajemy do papieru. Mamy kubki papierowe, które tak naprawdę nie są papierowe. Jest też sam plastik. Jesteś chyba jedyną w takim razie, która stoi z tym kubkiem papierowym po kawie i wie, gdzie go wyrzucić. I nigdy to nie będzie karton, tak? Ja tak naprawdę. Im dłużej jestem w MakeGrowLab, tym bardziej mam większy problem, gdzie coś wyrzucić. Co nie ma sensu poza tak bio, naprawdę. No bo bio to chętnie przyjmiesz. Tak, ale tak naprawdę okazuje się, że te wszystkie oznaczenia są tak niejasne w tym momencie, że im więcej wiemy, im więcej wiem teraz, tym trudniej jest mi wyrzucić w dobre miejsce. Czyli krótko mówiąc, gdyby uprościć, albo może ty na pitchach upraszczasz tą sytuację, robię lepszy plastik, tak? Lepszy plastik z surowca, którego nie chcemy, i który nam wróci do obiegu. Idealne rozwiązanie wydaje się, ale potrzeba czasu. Choć nie wiem, czy Adam ma tak samo, ja jestem zainteresowany bardzo tym, czym są te mikroorganizmy, które zamieniają to nasze bio na tego typu rzeczy, które przyniosłeś do studia. One pewnie są dzisiaj z nami, tylko w bardzo małej ilości. I nie głosu są, nie mają. Tak, i nie są pokierowane w ten sposób, który chcemy. Więc one są tutaj. One są, drodzy słuchacze, pewnie gdzieś obok was też. A ty nimi sterujesz. A my rozmawiamy. Nie mówimy sterujemy, my z nimi rozmawiamy. My ich nie wykorzystujemy, chociaż pracują 24 godziny na dobę. One potrzebują takiego jedzenia? Czy ty musiałaś nauczyć je, że to jest właśnie to? Albo nawet jeżeli one już jedzą dla ciebie, po tej rozmowie one zaczynają jeść, to jak ty później odbierasz to, co one zjadły, żeby zamienić to na materiał? A to jest właśnie jedna z najciekawszych rzeczy, bo oprócz tego, że one robią ten materiał, to robią w takiej formie, która jest już prawie do użycia. Czyli wyobraźmy sobie, jak mamy papier, musimy iść po drzewo. I teraz sobie spróbujmy z tego drzewa zrobić papier. To nie jest takie proste. To jest bardzo dużo temperatury, bardzo dużo chemii, bardzo długa droga. My tak naprawdę idziemy sobie zebrać nie drzewo, tylko idziemy, co tam mikroorganizmy nam zostawiły i w zasadzie już możemy to oddać do kolejnej firmy, która robi opakowania. Więc mamy tak skróconą tą produkcję i to jest poza tym, że używamy odpadów, to jest kolejny bardzo duży plus, też ekonomiczny. Adam, u ciebie, tak jak mówisz, ty jako facet, który zna się na technologii, poznał naukowców i robicie razem rzeczy. Jaki jest ten podział zadań? Co robi twój naukowy zespół, a co robisz ty? Mój zespół naukowy, czyli pani profesor i Paweł Mazierski, który z panią profesor pracował przez lata jako doktor na katedrze, to są chemicy, więc oni prowadzili badania w zakresie chemii i tworzenia tak naprawdę związków chemicznych wykorzystujących ditlenek tytanu. Natomiast ja jestem optoelektronikiem i zajmowałem się w młodości na studiach oświetleniem LED. Dobraliśmy jeszcze do zespołu mojego kolegę, który jest też technologiem, głównie zajmuje się zarządzaniem w IT. I dołożyliśmy do tego komponentu, do tej wiedzy chemicznej elektronikę, no bo tą warstwę, którą tutaj, Jarku, widzisz, żeby zawsze ten efekt fotokataliczny trzeba oświetlić światłem ultrafioletowym. I jak połączyliśmy te dwie umiejętności, te dwa obszary wiedzy, okazało się, że ta wydajność tego filtrowania powietrza jest znacznie wyższa niż wcześniej i tak naprawdę mieliśmy taki moment eureka, gdzie nagle ja po prostu stałem i złapałem się do głowy, mam to. Już rozumiem, o co chodziło Kopernikowi. Tak? Tak. To miałem taki moment, że mam po prostu taki diament, mam technologię, która naprawdę może uratować świat. W tej sytuacji jeszcze, jak się mam małą córkę i sobie myślę o tym, że ona na przykład nie chodzi do przedszkola, bo tam może się zarazić, nas zarazić. No dobra, ale to wykorzystajmy tą sytuację, okej? A propos wyobrażenia sobie tego, co tak naprawdę Adam i jego zespół robi. Mamy to przedszkole. Wiemy, że są tam rzeczy, których byśmy nie chcieli mieć, no i musimy się ich pozbyć. Wchodzisz i najpierw coś rozpylasz, a potem zapalasz lampę ultrafioletową i zabijasz to, czy jak? No nie. Tak jak dzisiaj w przedszkolach montuje się oczyszczacze powietrza, czyli takie małe urządzonko w kąciku, które sobie tam szumi, po to, żeby pochłaniać smog. Tak mamy w Krakowie. W Krakowie każdy ma w sypialni oczyszczacz powietrza. No i teraz jest to oczyszczacze, powiedzmy, na takie pomieszczenie, jak tutaj mamy, on powinien mieć, żeby filtrować ten smog, jakieś 200 metrów sześciennych na godzinę powinien filtrować. No i to jest po prostu filtr, na którym zatrzymujesz cząsteczki. Tak dzisiaj wyglądają filtry. Czyli zbieramy i później przychodzisz ty. Jeszcze daj mi sekundkę. Jest na rynku bardzo stara technologia właśnie ultrafioletu. Ultrafiolet UVC to się nazywa, czyli w granicach 250-270 nanometrów. Ma taką właściwość, że rozrywa łańcuchy DNA i RNA, czyli po prostu zabija organizmy żywe. I niestety ultrafiolet jest też szkodliwy dla nas, powoduje raka skóry, uszkadza siatkówkę oka, więc jakby ludzie nie mogą przebywać w pomieszczeniach, gdzie jest ultrafiolet. Problem ultrafioletu jest, tam są po prostu techniczne problemy wykorzystania ultrafioletu, nawet jeżeli to byłoby zamknięte urządzenie, przez które przychodzi powietrze, tego rodzaju duże zużycie energii, krótkotrwałe źródło tego światła. Nasza technologia pozwala raczej zminiaturyzować to urządzenie w taki na przykład sposób, że moglibyśmy w tym studiu włożyć w oprawę oświetleniową, albo na środku, tu nad stołem mogłaby być lampa, która by powolutku filtrowała to powietrze, zbierając z tych miejsc, gdzie my tego potrzebujemy. Lampa by zbierała powietrze? Tak, w lampie można umieścić taki właśnie... Pokaż mi, tak swoją drogą, możesz to szurnąć po stole. O, dziękuję, Więc ten materiał wyposażony w diody LED nazwaliśmy silnikiem fotokatalitycznym. On umożliwia budowanie takich małych oczyszczaczy powietrza, małych, dużych. Bardzo dużą elastyczność konstrukcyjną uzyskujemy. Wygląda jak gąbka, tylko twarda. Tak, to jest ceramiczny materiał. I on jest powleczony właśnie specjalnie przetworzonym ditlenkiem tytanu. Ty go wymyśliłeś też? Jak to jest, że wymyśliliście ten materiał? Jak to powinno wyglądać? To naukowcy. Jakby już zaczęliśmy się pracować nad nanosci, to jakby W takim kształcie był ten wynalazek. To, co przyniosłeś, czyli to jest kwadracik ładny i on trochę waży i jest taki bardzo solidny. Rozumiem, że potrzeba, zależnie od pomieszczenia, to będzie większe lub mniejsze, cieńsze lub grubsze. Tak? Musimy przez to po prostu przepuścić powietrze, równocześnie oświetlając ten materiał. I lampę wkładasz gdzieś w niego w środku, tak? Nie, z dwóch stron świecimy na niego. Okej. I te lampy twoje są już mniej szkodliwe niż tamte, o których mówiliśmy wcześniej, czy nie? Czy to jest inna długość światła, ono już jest nieszkodliwe dla ludzi, ale cała zmiana polega na tym, że w Niemczech są dotowane oczyszczacze powietrza do szkół. Jak zaczęła się epidemia, to na jedną klasę okazało się, że trzeba wykorzystać około 900 W energii. Jedna z zaprzyjaźnionych firm naszych partnerskich dostarczyła do takiej szkoły 900 oczyszczaczy. I dwa generatory. I po prostu wyskoczyły korki. No właśnie. Tak? Szkoła nie była w stanie tego udźwignąć. Okazało się, że tradycyjna technologia w momencie epidemii, tak, gdzie jest po prostu trzeba wyskalować ją, powoduje takie zużycie energii, że nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć. Tutaj 7-krotnie jesteśmy w stanie obniżyć zużycie energii, przez co tak naprawdę nie mogli tego używać powszechnie. Wracając do róży, do twoich organizmów, czy do twoich rozmówców, tak jak powiedziałaś, na końcu tego ich zjadania, tego naszego bio, powstaje już coś, co, tak jak mówisz, prawie jest materiałem. Ale w jakiej formie to otrzymujesz? Takiej pulpy, można powiedzieć. Jest rodzaj pulpy. My nazywamy to suspension, pulpa. Rodzaj pulpy, który można dodawać do papieru, do bioplastików, robić z niego folię samemu, dodawać do tych materiałów w przyszłości. Teraz idą algi, idą grzyby, więc tych materiałów robi się dużo, nawet do cementu. A wszystko, żeby poprawić ich wytrzymałość, poprawić ich barierowość, zależnie czego oczekujemy. A ostatecznie użyć mniej tego materiału, który nie jest szybko odnawialny. Okay, w papierze na przykład. To nie jest zamiennik 1:1, czy może być, tak? Ale nie musi być. Może być, ale nie musi być. Tak jak plastik jest folią 1:1, ale też jest dodatkiem, nawet w kosmetykach możemy je znaleźć, czyli my sobie nakładamy na twarz plastik często. I tak naprawdę my możemy zamienić nawet ten plastik. Tak. To wszystko, co dziś mamy, to my na co dzień używamy. Wyobraź sobie fotokatalizę na twojej twarzy. Tak, wszyscy sobie wyobraźmy. I teraz sprawdzajmy składy. Ale rozumiem, że mając te pulpy, ja mniej plastiku zużyję, tak? Albo jak dołożę do... W ogóle nie zużyję. Jeżeli wezmę dużo pulpy, bo mogę też pomieszać. Bo mam tutaj folię na przykład, która ma barierowość taką, żeby na przykład zatrzymać powietrze w środku. Aż tak. Okay. Aż tak. Że... Mimo, że wygląda, wiesz, trochę bardziej jak papier niż jak folia. Tak, dlatego to jest tak ciekawe też. Bo to jest też celuloza, tak jak papier może wrócić do recyklingu, czyli my możemy wrzucić nawet do recyklingu ostatecznie taką folię. Właśnie, to byś wrzuciła do bio, tak? Czy gdzie? Do bio lub do recyklingu z papierem. Z papierem? Bo to jest celuloza. Tak jakby to jest ta sama celuloza, ale inna, ma inny kształt. No dobrze, szanowna Różo, ale mamy tutaj zieloną herbatę w torebkach z maliną i marakują, czyli mamy już jakieś farby, jakieś kolory. Czy to się też rozłoży jakoś, te farby? I te kolory tutaj są takie bardziej bio, czy nie? Jak producent użyje dobrych farb i kolorów, co zawsze zalecamy, to tak. Nie możemy niestety robić wiele rzeczy, więc farbami, kolorami się nie zajmujemy w tym momencie. Dajecie może kiedyś. Materiał. Tak, a reszta zależy od tych współpraca. Firmy inne. Jak dzisiaj popatrzycie na wasze firmy, to ich skala jest jaka? Duża, średnia, mała, początek, środek drogi? Jak to widzicie, Adam? Technologia jest gotowa. Natomiast jest to ogromne wyzwanie biznesowe, skalowanie technologii, wdrożenie jej do produkcji. Jedną taką maszynę, żeby wyprodukować, to znaczy, czego trzeba? To jest cały atut tej technologii, to jest nasz patent tak naprawdę. To jest jak wytworzyć ten materiał w bardzo prosty sposób, również nieszkodliwy dla środowiska, dlatego że w produkcji nie wykorzystujemy żadnych związków toksycznych. Nie mogę powiedzieć, jakich. Jasne. To, co mam tutaj w ręce, jak wyprodukujesz, to nikomu nie krzywdzisz, nikogo. Tak, jest woda, ocet i już. I coś tam jeszcze. No dobra, ale to jest tylko ten materiał. Potrzebujemy do tego jeszcze lamp, tak? To je musisz kupić, czy wytwarzasz też? Oczywiście diody LED nie są produkowane w ogóle w Europie, tak więc musimy sprowadzać z Korei. I pakujesz to w jakieś diody LED, tak? Też. I pakujemy to w taki produkt, który nazywamy silnikiem fotokatalitycznym, tak żeby ten producent już oczyszczacza mógł sobie wybrać komponent, tak? Czy jest zainteresowany samą tą warstwą, czy chce większy komponent kupić już razem z elektroniką. Okej, czyli twój klient ostateczny, no to my z Różą jesteśmy twoimi klientami, czyli będziemy mieli świeższe powietrze i zdrowsze, albo przedszkola. Natomiast ty raczej sprzedajesz to producentom urządzeń do oczyszczania powietrza. Okej, czyli indywidualnie na razie ja od siebie tego jakoś nie mogę sobie kupić. Nie, dlatego że moglibyśmy oczywiście pójść w taką stronę biznesu, gdzie zaczęliśmy tworzyć urządzenia. Trochę mnie kusi, dlatego że zawodowo zawsze tworzyłem produkty, które na rynku są produkty konsumenckie. Zajmuję się smart home'em i internetem rzeczy na co dzień. Więc jest to kusząca droga, natomiast wydaje mi się, żeby nas mogła spowolnić, tak? Bo byśmy osiągnęli większy sukces finansowy, sprzedając gotowe produkty, Natomiast nie udałoby nam się wyskalować technologii i jakby spowodować większego impaktu. Czyli no właśnie, tak, tego słowa było za mało. Choć myślę, że to, o czym słuchacze słyszą albo co sobie wyobrażają w naszej rozmowie, czują ten wpływ. Ale na razie jesteś, powiedzmy, white labelem, ale nie wykluczasz, że możesz mieć własne urządzenie, jeśli tak, to będzie możliwe. Dobry moment w biznesie. Jesteśmy w stanie oferować albo licencję na technologię, dlatego że są opatentowane, albo materiał, albo gotowy komponent. W zależności jak bardzo zaawansowana jest firma odbiorcy, bo różne firmy mają różnie ułożone łańcuch wartości, tak? Niektóre firmy potrzebują korowej technologii, takie na przykład wspomniany Palmolive, tak? To jest ogromna firma, która jest w stanie zaadaptować przepis, a niektóre firmy będą potrzebowały gotowego komponentu, który po prostu wstawią w swoje urządzenie. Mówisz o patencie. On jest terytorialnie jakoś przypisany, czy to jest patent globalny? Globalny patent i jest to kilka krajów, jest to większość krajów na świecie. Okej. Czyli w sumie chodzi Azja, Europa, Ameryka Północna. Macie już pierwszych odbiorców? Oczywiście. Jak to działa? Jednym z odbiorców jest polska firma Eurolight, tutaj spod Warszawy. I to jest ciekawe, to jest producent opraw oświetleniowych, taki bardzo wysokiej jakości, która wyposaża całe biurowce w oprawy i tam firma opracowuje nowy produkt, nowy rodzaj oprawy, która będzie automatycznie oczyszczaczem powietrza. Fajne. Mi się wydaje to bardzo ciekawym kierunkiem, dlatego że już wspomniałem o tym trudzie... A propos smart home, nie? Masz mniej miejsca. Trudzie innowacji trochę w pandemii, tak? Proszę sobie wyobrazić branżę wentylacyjną, która ma rekordowe wzrosty sprzedaży. Wszystkie te firmy, które produkują oczyszczacze powietrza, one... Ja słyszałem, że nawet w Niemczech, w niektórych firmach produkujących oczyszczacze, nawet ludzie z marketingu poszli na produkcję. W Polsce z przyłbicami było podobnie czasami. Tak. Więc proszę sobie wyobrazić, jak rośnie sprzedaż tego, co robię dzisiaj, to jak bardzo jestem zainteresowany innowacją. No nie za bardzo. Tak więc branża oświetleniowa, gdzie tak naprawdę tam maleje sprzedaż ze względu na to, że biura są nieoddawane i tak dalej. Więc nowa technologia umożliwia mi wprowadzenie nowego rodzaju produktu. Two in one, krótko mówiąc. Więc to jest ten pomysł i wydaje mi się słuszny. Natomiast branża wentylacyjna, jeszcze będziemy nad nią pracować i szukać tam naprawdę, jak ją przekonać do naszej technologii, do naszego rozwiązania. Róża, a twój biznes, wasz biznes, jak dzisiaj wygląda, w jakim jest momencie? Początek, ale nabrał przytupu zdecydowanie, a to dzięki programom akceleracyjnym i konkursom, takim jak Huawei na przykład. Jesteśmy obecnie, w Polsce mamy Huawei, mamy w Stanach 100 Accelerator i współpracę z koncernami tam. I teraz zaczynamy w tym miesiącu też Azję, tajlandzki rynek, więc naprawdę się rozeszliśmy z tymi pilotażami wokół, więc liczę, że po tym roku wyniki dadzą też skalę. Właśnie, bo pilotaż to znaczy, że jednak firma przynosi przychód. Pilotaż tak, za coś trzeba zrobić pilotaż też. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest przykład taki przemysłowy, bo my możemy robić na naszym pilotażu czy w laboratorium wiele rzeczy i pokazywać wiele rzeczy, ale to nadal nie będzie zrobione przez producenta. Dopiero w momencie, kiedy ten produkt jest zrobiony przez producenta, mamy ten końcowy efekt, który jest przemysłowym, w czasie się mieści, ekonomicznie się mieści, więc to jest dla nas duży krok. Uśmiechamy się wszyscy, myślę, jak tu siedzimy, kiedy właśnie mówimy trochę o nauce i ekonomii, bo czasami to się rozjeżdża, naukowo coś robimy, są to pieniądze publiczne na eksperymenty, tak? Ale tutaj mówicie i w przypadku Adama i ciebie, Różo, w sumie mamy naukowców i biznes, nie? I tego się już nie da rozłączyć, a raczej potrzebne są osoby, które to właśnie fajnie pokażą i połączą, znajdą w chemii umownej pieniądze. To jest jedyny sposób zmiany świata, przekonanie ludzi, że można na tym zarobić. Ja to usłyszałem kiedyś od tego pilota z Solar Impulse, który powiedział, żeby nigdy nie przekonać do ekologii przez wartości, tylko zawsze przez pieniądze. Idol wszystkich nastolatków i biznesmenów, Elon Musk, też pokazał, jak to się robi, prawda? Można mówić o zmienieniu świata przy okazji napychając kieszenie inwestorom. Patrząc po cenie akcji Tesli rzeczywiście. I to jest ten kierunek, tak? Czyli jeżeli ja chcę coś zmienić, mam taką drogę, to moim celem jest również spowodowanie, żeby to miało sukces ekonomiczny. I tylko dopiero w te dwa... To połączenie tych dwóch czynników jest w stanie coś zmienić. Jest to dosyć nowe podejście, jakby przez lata borykaliśmy się z mówieniem o zmianach klimatycznych. Tak, przyszedł ten moment, kiedy coraz to nie dawało. Choć zdarzają się tacy oczywiście, którzy z tym dyskutują, ale też coraz większa jest grupa ludzi, która rozumie, że to się dzieje i teraz jasne, że rozwiązanie musi być pilne, więc też przestaje. Inaczej na to patrzy po prostu. Natomiast ja przez lata pracy w biznesie widziałem sporo dziwnych sytuacji, gdzie na przykład producenci azjatycy wprowadzali ekologiczne procesy do produkcji i ukrywali to przed odbiorcami, dlatego żeby odbiorcy, w sensie te firmy, które kupowały te produkty z Europy czy z USA, nie sądziły, że zmienia się jakość, a ekologia oznaczała często gorszą jakość albo wyższą cenę. Więc jakby jest ogromny postęp w produkcji w kierunku ekologii, bo to też daje korzyści ekonomiczne, ale niekoniecznie jest to komunikowane dalej. Chociaż jak myślę o case'ie, o którym mówiła Róża, czyli mamy Colgate-Palmolive, tam klient końcowy rozumiejący wzrost ceny albo wymuszający wręcz na tego typu korporacji jakiekolwiek aktywne działania, nie greenwashingowe, tylko już konkretne rzeczy. W sumie to może być jakieś ułatwienie dla ciebie, bo oni wcześniej mogliby w ogóle nie zwrócić na to uwagi. Dziś czują, że ich klienci mogą wymuszać na nich to, więc siadają i gadacie. Tak, my mamy jako jednostki bardzo duży głos w tym sensie, dokładnie. Tylko dlatego możemy robić te pilotaże, bo te firmy są zainteresowane. Te firmy są zainteresowane, bo widzą potrzebę, ale też widzą potrzebę przez to, że świadomość generalna się zwiększa, więc zdecydowanie. Zaczęliśmy od tego, że w waszym biznesie mniej jest konkurencji, więcej jest współpracy, a macie takie globalne poczucie, że wasze firmy to są te, które próbują zmienić świat. Wiem, że to brzmi górnolotnie, wiem, że biznes za tym stoi, ale tak naprawdę to poczucie wam gdzieś na co dzień towarzyszy, robiąc biznes? Ja nie chcę go zmienić, to jest złe. Ja musiałbym wrócić do tego, co było. Masz wpływ na świat, tak? Tak, chciałbym na niego pozytywnie wpłynąć i raczej nie na świat, tylko na społeczeństwo. Obawiam się, że zanieczyszczenie powietrza, choroby przynoszone w powietrze spowodują, że moja córka nie wychowa się w świecie takim jak ja się wychowałem. No i widzimy to dzisiaj, tak? Wspomniałem to przedszkola, ale dzieci w szkołach uczą się zdalnie. Nie wiem, czy chciałbym być zamknięty całe dzieciństwo w domu przed komputerem. No to nie jest fajne. Myślę, że też w kontekście twojego biznesu też ta świadomość właśnie czystszego powietrza, w kontekście nawet COVID-u, tego, że właśnie trzeba wietrzyć, inaczej wentylować pomieszczenia, więc rynek budowlany powinien też inaczej do tego podchodzić i tak dalej. A ty przychodząc z tym, tak naprawdę to nie jest sezonowy produkt w tym znaczeniu, że pandemia nam na coś zwróciła uwagę i my teraz się na tym skupimy, a później nie. Myślę, że ona sama nas też nauczyła, że tych rzeczy do zabicia i tych rzeczy, które są wokół, właśnie przenoszone na rękach dosłownie, jest dużo. Możemy się pewnie jeszcze przez najbliższe lata dezynfekować na każdym kroku, ale w kontekście powietrza to też będzie ważne. To wygląda tak, że takie przełomowe momenty dla ludzkości zawsze powodują, że zaczynamy się organizować i jakoś próbować przełamać problem. No i proszę sobie wyobrazić, ile razy byliście chorzy w tym roku albo w zeszłym roku. No ja nie byłem od 2 lat chory. Dlaczego? Dlatego, że nie chodzę do kawiarni tak często, nie chodzę do biura, nie wymieniam się po prostu zarazkami z kolegami, koleżankami. Badania pokazują, że jeżeli byśmy w biurowcach zastosowali odpowiednią filtrację powietrza, liczba absencji mogłaby zmaleć 20-30% nawet, jeśli chodzi o zwolnienia chorobowe. Oczywiście badanie takiego wpływu powietrza na absencję w pracy jest dosyć trudne, ale dosyć ciekawe były badania wykonane na właśnie wpływie mycia dłoni. W Stanach ci znani amerykańscy naukowcy pytali kultowi. Tak. Pytali kowbojów, czyli Amerykanów, jak po wyjściu z łazienki, czy myli dłonie, i wychodziło, że połowa Amerykanów w tym biurowcu myła dłonie, więc firmy, które tam były zlokalizowane, zrobiły taką mocną kampanię zachęcającą do mycia dłoni. Umywalność dłoni wzrosła do 95%, a liczba absencji rocznie zmalała o 15% z samego mycia dłoni po wyjściu z ubikacji. To jest fajne, że właśnie dzisiaj nawet w tego typu biznesach ten Excel jednak pokazuje jasno, nie? Jak to wygląda. Wracając do twoich rozmówców, czyli do tych bakterii, to jest niewyczerpane źródło, jak rozumiem, dla twojego biznesu. One zawsze są, były, będą. Możesz je hodować, możesz je rozwijać. One mogą być, nie wiem, bardziej wydajne w przyszłości? Tak, jest mnóstwo możliwości. Tak jakby my się codziennie o nich dowiadujemy też trochę więcej i dają na przykład, mogą nam nawet wyprodukować więcej niż im damy, co jest dla nas zaskakujące, gdzie jest ten limit, prawda? Ale tak jak widać na społeczność w ogóle startupów, innowacji, my nie jesteśmy w tym sami. Nie mówię o tym samym materiale, ale mamy mięso, które ma rosnąć komórkowo. Tu się dzieje mnóstwo rzeczy i wygląda na to, że zamiast chodzić do lasu po niektóre rzeczy, tak jak robimy to teraz, albo kopać z ziemi, będziemy rozmawiać z mikroorganizmami. To jest super przyszłość. Ja tak bardzo pozytywnie na to patrzę. No, szczególnie, że używasz hasła rozmawiać z nimi, no to od razu inaczej buduje relacje. Tak, bo one mogą na przykład powiedzieć nie, prawda? Na przykład, choć zakładam, że też dziś pracujecie z jednymi, pracujecie też nad odkrywaniem kolejnych i ewentualnym przerabianiem jeszcze innych rzeczy, które do przerobienia zawsze będą. Tak, mamy nawet grupę ich, nawet nie tylko jedna. I one ze sobą na przykład rozmawiają i produkują więcej. To jest bardzo ciekawy świat. Czy to jest świat bardzo opatentowany, bardzo uregulowany, czy tu jest wolna amerykanka? To jest świat opatentowany, to nie zadziało się dzisiaj, ale z patentami tak jest, że zawsze wszystko można zrobić lepiej. Więc mamy tutaj duże pole do popisu, ale inni też, więc musimy się spieszyć, ale tak jak mówiłam, jest duży cel, impact, jest dużo do zrobienia, więc my się wszyscy zmieścimy. Trzymam za was kciuki. Bardzo wam dziękuję za spotkanie i rozmowę. Dziękujemy za Twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. 1, 2, 3, 4 albo 5 gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Partnerami serii 10 polskich innowacji dla dobra ziemi są Huawei Polska i Startup Academy, organizatorzy konkursu Huawei Startup Challenge.